Janek Witek z papierosów miał raka na odbycie. Chodził tutaj do lekarza i lekarz zagląda bardzo raka. Socjalnego szefowa polskiego rządu w Warszawie spotkała się z osobami, które niosą pomoc potrzebującym. Posłuchajmy teraz fragmentu konferencji pani premier Beaty Szydło. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że państwa praca, państwa misja, nie boję się tego tak określić, służba, którą pełnicie na co dzień, bo przecież wy wykonujecie bardzo trudny zawód, wymagający empatii, wymagający właśnie tej wrażliwości społecznej, wymagający tego, żeby widzieć w tej codziennej urzędniczej pracy przede wszystkim człowieka i jego problemy, ale też umieć ocenić, jak rzeczywiście sytuacja w danym środowisku się rozwija. I to jest, nie boję się tego, użyć tego słowa w państwa przypadku, misja, służba, praca naprawdę bardzo trudna, bardzo często też praca, która niesie ze sobą ogromne emocje, bo wchodzenie w różne środowiska, trudne środowiska, patrzenie i podejmowanie decyzji w sytuacjach, które są bardzo często związane z cierpieniem dzieci, z cierpieniem osób starszych, z cierpieniem po prostu czy kobiet, czy tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, to nie jest łatwe. Wiem coś na ten temat, bo chcę powiedzieć, że do państwa zawodu mam też taki stosunek emocjonalny, rodzinny, ponieważ moja mama, i też jej chcę złożyć życzenia, była właśnie, pracowała w ośrodku pomocy społecznej, była pracownikiem socjalnym. I ja też pracując w samorządzie miałam okazję najczęściej chyba rozwiązywać te sprawy, które dotyczyły właśnie obszaru pomocy społecznej. Bardzo często i dużo czasu w samorządzie się temu poświęca. I to jest naprawdę zawód, który wymaga po prostu serca. Po prostu serca. I państwo codziennie musicie to serce okazywać ludziom, a jednocześnie musicie stać oczywiście na straży przepisów, na straży tych wszystkich programów, projektów, którymi dysponujecie, które macie wdrażać w życie. Musicie ważyć i musicie wybierać, ale przede wszystkim pomagacie ludziom. I to jest wasza wielka zasługa i to jest wasze wielkie dzieło, które każdego dnia wykonujecie. Bez fleszy, bez kamer, spokojnie, cicho wchodzicie w środowisko. Proszę państwa, monachomachia, czyli wojna wariatów. Krótka rozmowa pomiędzy panem, wójtem i plebanem. Państwo znacie tę historię i wydaje się, że historia się nie skończy przez bardzo długi okres czasu przynajmniej, dopóki ten Babilon Wielki nie zostanie zniszczony, bo tutaj nawet w internecie Babilon Wielki reklamują się sami religianci. Upadek Babilonu Wielkiego. My tutaj tak delikatnie mówimy, że Babilon Wielki to są wszystkie religie świata, ale oni tu pokazują właściwie ten Watykan. Widocznie ktoś tutaj kogoś czegoś nie lubi, nienawidzi tego Watykanu i mówią, że upadek Babilonu Wielkiego. No ale to jest tylko cząstka Babilonu Wielkiego, przecież Babilon Wielki to są wszystkie religie świata i tego jest bardzo dużo.
I to ma upaść. Przecież widzicie państwo, co się dzieje, że religii mają dosyć. Tu mówi Szydło, pójdźmy się do świątyni pomodlić, a z drugiej strony mówią, a cóż to za świątynia, gdzie na stosie ludzie płonęli, gdzie na stosie Biblia płonęła, cóż to za świątynia. Także widzicie państwo, zdania są podzielone i raczej nie ma dobrego wyjścia. Pracują, bo albo państwo jesteście bezpośrednio tymi instytucjami, w których państwa instytucje są tymi, w których te wypłaty następują, albo też musicie sprawdzać środowiska, weryfikować wnioski. To jest ogromna praca i chcę bardzo serdecznie wam za to podziękować, bo wprowadzenie i realizacja programu jest naprawdę wzorcowa. I to jest w dużym stopniu wasza zasługa. My w tym roku zrealizowaliśmy bardzo dużo projektów prospołecznych, prorodzinnych. Dla rządu jest rodzina, jest priorytetem. I o tym mówimy. Na każdym kroku to podkreślamy, ale za tymi słowami idą czyny, bo i rodzina 500+, i to, że minimalna płaca 1 stycznia będzie wynosiła 2000 zł, i to, że wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową, że wprowadziliśmy minimalną emeryturę w wysokości 1000 zł, to są wszystko działania, które miały przede wszystkim na celu dać poczucie godnego życia polskim rodzinom, szczególnie tym, którzy byli w trudnych sytuacjach, byli wypchnięci gdzieś na margines. Tym, którzy bardzo często dzięki wam tylko i wyłącznie mogli funkcjonować, bo dzięki pomocy ośrodków pomocy społecznej w jakiś sposób jeszcze mogli wypchnięcie swoje życie. Musieliśmy dokonać tego zwrotu, żeby właśnie godne życie dla polskich rodzin stało się normą. I druga rzecz to jest stabilizacja. To jest też ogromne zadanie, które zostało wykonane. Żeby rodziny miały poczucie, żeby ludzie mieli poczucie po prostu stabilności swojej przyszłości, stabilizacji, żeby mogli planować swoją przyszłość. Zrobiliśmy duży krok w tym kierunku, ale to nie znaczy, że i wystarczająco, bo tych zadań, tych wyzwań społecznych jest jeszcze bardzo dużo i będziemy je na pewno realizować. Ale żeby je zrealizować, Polska musi się szybciej rozwijać i programy rozwojowe, gospodarcze muszą w tej chwili być tymi, które pozwolą nam myśleć o tym, ażeby budować właśnie kolejne projekty prospołeczne. Szanowni Państwo, dziękując wam za naszą wspólną pracę w tym roku, dziękując państwu za wasze zaangażowanie, za to, jak bardzo jesteście ludźmi, którzy bardzo, bardzo rozumieją właśnie potrzeby po prostu zwykłych obywateli. Bo wy najczęściej trafiacie do tych środowisk, które nie są spokojne, które nie są za bezpieczne, które nie są środowiskami myślącymi, mającymi praktycznie rzecz biorąc dobre perspektywy. Wy trafiacie najczęściej do tych, którzy potrzebują waszego wsparcia, pomocy. Czasami słowa, czasami uśmiechu, czasami po prostu poczucia tego, że jest ktoś, kto się ale podałeś te dwa numery, do kogo mogę przyjść i poprosić o pomoc, kiedy się będzie źle działo. Wy jesteście tymi, którzy właśnie muszą każdego dnia, bez względu na to, co się dzieje, jaka jest sytuacja, pokazywać innym uśmiech i serce. Bo taka jest wasza rola, taka misja, wasza służba. I dziękując wam za to, chcę przede wszystkim powiedzieć, że nie ma takich i nie ma takich nagród, które wynagrodziłyby taką misję i taką służbę. Ale pozwólcie państwo, że chociaż w ten symboliczny sposób, właśnie tak po prostu, podziękujemy wam dzisiaj i pogratulujemy waszej pracy. To jest naprawdę wielka rzecz, którą państwo robicie dla innych. I myślę, że wasza praca jest przykładem na to, że bez względu na to, jak jest, najważniejszy zawsze jest człowiek i ten drugi człowiek, który temu, który tej pomocy potrzebuje, po prostu pomaga. Dziękuję państwu. Ale to potem. Na konferencji premier Beaty Szydło, która dzisiaj spotkała się z pracownikami socjalnymi, podziękowała im za pracę, którą pełnią na co dzień. Dzisiaj bowiem przypada Dzień Pracownika Socjalnego i za chwilę kolejny temat. To ile to będzie płacone teraz?
No dobrze, no dobrze, no to dobrze. No to dobrze, jak pan te numery wesły, to dobrze. No i co, i tam wrzucać do internetu coś? Na jakichś zasadach i tak dalej. No tak, tak, tam 3 miesiące do trzech. To się je. No to też tak. Ale gdzie, gdzie? Ale jaki? Elf of Art 2000? Drodzy Państwo, kolejny temat. No dobra, to jest bardzo zabroga, ale warto też tak postawić kropkę nad i. Dobieg końca nadzwyczajny jubileusz. No dlatego to jest, że będziemy w czwartek, kiedy mi tak będziemy Franciszka przypomina rozpoczęty 8 grudnia. No to ja to nigdy nie robię różnych na imię, ja stresów nie robię. To normalnie się wchodzi nie kontaktuje. No na razie. Kapłanów misjonarzy miłosierdzia, w tym też 76 z Polski, to też bardzo ważne. I no chcemy podsumować wymiar duchowy tego roku. Wiadomo, rok nadzwyczajny, mamy rocznicę kolejną kręgą chrztu Polski, też Światowej Litwy Młodzieży, ale było też wiele innych ciekawych inicjatyw. Na jaki kompromis? Co najważniejsze, żeby było tego poczucia, że coś się zamknęło, więc już o tym już nie mówimy. O komentarz do tego roku i do zakończenia tego roku poprosiłem księdza profesora Pawła Bortkiewicza z Towarzystwa Chrystusowego. Witamy serdecznie, księże profesorze. Cześć Boże, witam bardzo. Nie tak dawno był ksiądz obecny na tutaj ważnej audycji na temat encykliki Odkupiciel Dentochomii, sprawy Odkupiciel Człowieka. Były tam też poruszone te kwestie poczucia, świadomości, że jesteśmy odkupieni, zbawieni. I myślę, że na pewno ten rok miłosierdzia nawiązuje do tamtej treści, ale też i takie myśli podsumowania ksiądz profesor także nam przekaże. Spróbuję, choć oczywiście to jest bardzo trudne zadanie, skoro mówimy o wielkich wydarzeniu w życiu całego Kościoła. Zwróciłbym uwagę na to, że poczynając od swojej mulki zapowiadającej ten rok miłosierdzia Misericordiae Multus, papież Franciszek kładł bardzo mocny akcent na tajemnicę miłosierdzia Boga, na to, że Bóg jest miłosierdzi, że jest miłosierdzi, że miłosierdzie jest Jego bliższe. Pamiętamy doskonale to logo roku miłosierdzia, które wykonane przez Maria Rubnika, tego artystę pracującego w Watykanie, pokazywało bardzo szczególny moment. Moment Chrystusa biorącego na ramiona nie zagubioną owcę, ale zagubionego człowieka. I ten właśnie obraz jednocześnie ukazywał jakąś szczególną tożsamość, szczególną bliskość twarzy Chrystusa z twarzą człowieka. To wszystko podkreśla ten, można powiedzieć, polski wymiar miłosierdzia, a więc to, że Bóg angażuje się bardzo dogłębnie w życie człowieka. Zobaczył nas, że każdy z nas ma skorzystania z miłosierdzia, skoro każdy z nas tym miłosierdziem zostaje ogarnięty, a więc nie ma ludzi jakichś wykluczonych z tego obszaru. To jest na pewno wielkie przesłanie tego roku, które musimy docenić. Natomiast wydaje mi się, jeżeli tak mogę powiedzieć, że papież zostawił nam otwarte pole do refleksji nad tym, co człowiek ma czynić, żeby to miłosierdzie przyjąć. O ile akcent kładł raz jeszcze podkreślam na to, że miłosierdzie jest obliczem Boga, jest imieniem Boga, o tyle ta odpowiedź ze strony człowieka została jak gdyby przez Ojca Świętego zostawiona nam do naszego podejmowania, do naszego działania. Stąd zabrakło może w tym roku ze strony nauczania tegorocznego, podkreślam tegorocznego nauczania, zabrakło jakichś mocnych akcentów wzywających do pokuty, do sakramentu pokuty, choć oczywiście nie do końca, nie chcę powiedzieć, że ich nie było, ale wydaje mi się, że były mniejsze niż właśnie to promowanie orędzia o Bogu bogatym w miłosierdzie. Natomiast orędzie o potrzebie pokuty, nawrócenia, o tym wysiłku metanoi było jak gdyby tutaj może mniej akcentowane, ale zostało z kolei podjęte w praktyce duszpasterskiej Kościoła. Wiemy doskonale, że no właśnie w tym roku wysiłek spowiedników, przede wszystkim wysiłek nas wszystkich uczniów Chrystusa, którzy podejmowaliśmy to dzieło nawrócenia, było oczywiście wysiłkiem bardzo znaczącym. To jest ta ogólna, powiedziałbym, panorama. Natomiast w tej panoramie myślę, że trzeba wyróżnić pewne szczególne gesty, szczególne inicjatywy z jednej strony papieża, z drugiej strony inicjatywy naszego, które były podjęte w
naszym kościele w Polsce. Rzecz jasna, przeżywaliśmy tutaj 1050. rocznicę chrztu, a więc ten moment, w którym nie tylko przyjęliśmy chrzest, ale staliśmy się w ogóle chrześcijanami, staliśmy się narodem, staliśmy się Polską. To jest ten moment, który też można i należy rozpatrywać w kategoriach Bożego Miłosierdzia, bo przecież stało się to nie tylko mocą decyzji jednego człowieka i jego doradców, ale stało się to przede wszystkim z inicjatywy Boga miłosiernego i zbawiającego człowieka. Przeżywaliśmy w finalnym akcencie tych uroczystości w wymiarze zarówno kościelnym, jak i ogólnopolskim. Przeżywaliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uroczystość, która dla nas Polaków ma szczególny charakter, bo stanowi wyraz uznania i przyjęcia Jezusa jako Króla. To jest także akt oddania się i powierzenia Bożemu Miłosierdziu w tym właśnie akcie. I między tymi dwoma wydarzeniami to wydarzenie, które zdaniem niektórych było może najbardziej poruszające, choć nie chcę tu tworzyć takiego rankingu, mam na myśli wydarzenie Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze, które zgromadziło setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy wiernych z całej Polski, ale stanowiło właśnie to, o czym wspomniałem, stanowiło praktyczną odpowiedź na ten apel o miłosierdzie. Można powiedzieć tak, myśmy uznali poprzez celebrację rocznicy chrztu, że Bóg w swoim miłosierdziu nas wybrał i powołał do zaistnienia narodem chrześcijańskim. Na zakończenie tego roku myśmy oddali się Chrystusowi, zawierzając Mu naszą przyszłość i naszą teraźniejszość, ale między tymi dwoma aktami pojawił się akt niezwykle istotny, mianowicie naszej decyzji o potrzebie nawracania i pokuty. Myślę, że to jest bardzo konkretna odpowiedź Kościoła w Polsce na ten rok. Oczywiście w wydarzeniach ogólnoświatowych bardzo znaczące. Trzymaj to, cholero, nagle nie zmieniaj przychodzę! Nic nie zmieniaj, a ja widzę, że jest drugi. Poprzez samą lokalizację w Łagiewnikach w Krakowie. Proszę Państwa, nie potrzeba dzielnicowego, jak to się mówi. Jeżeli wszyscy wszystko słyszą, jak to się mówi też, taki był pomysł, w Krakowie nagrywali film, że na cztery pokoje nagrywało się tam parę osób, jak ze sobą rozmawiali, dyskutowali, razem mieszkali, no ale to jest wielka głupota, sztuczne, gdy jest wszystko sztuczne. Tu jest wszystko naturalne, jako że nic na siłę, nic na chama, nic przymusu, tylko z dobrej woli. I pan Tarej, wszystko płynie, wszystko to, co jest. Także wiecie Państwo, a kiedy tego Zaleskiego wywiązał tam do tego, do tych chorych? Także tutaj, proszę Państwa, już Lipską to można byłoby wywieźć, bo tak, do szafy pakowuje, a to tam, to różne bogactwa. I czeka, przyjechała z sanatorium. Trzy operacje, to za dużo powiedziane. Trzy zabiegi, a że za darmo, a to koniecznie, a że to za wszelką cenę, a że mam mało, a że do schowka trzeba jeszcze wpakować. Czyli mówię, drugi mareczek. Dwa schowki na piętrze, trzeci na górze, a czwarta piwnica, a piąte mieszkanie. Wpakowywanie, pakowuje. Po prostu dzisiaj jesteśmy ogarnięci poczuciem niesprawiedliwości. Gdy nadaje radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Będzie instalacja, proszę Państwa, światłowodów u nas na Igańskiej w domu i będzie komputer, internet chodził bardzo szybko. Będzie bardzo szybko chodził i zobaczymy, co to będzie się działo. No oczywiście firma Orange jako ta kolejna oszustystyczna tak mówiła, że przez pół roku bezpłatnie, a już chcą 79 miesięcy, ale Mareczek mówi, że po połowie będzie płacił, no bo to, że będzie tego pilnował swojego konta, w jego koncie to się będzie działo. No dobrze, zobaczymy, co to będzie. Także oszuści, proszę Państwa, konkurencji. Zawsze chcą mieć pałeczkę pierwszeństwa w działalności oszustystycznej, no tutaj Mazowieckiej Polska swej. Tak.
No i jest tutaj potrzebujemy miłosierdzia, no ale kto to ma bagaż duchowości jakikolwiek. Nie ma miłosierdzia, nie ma nic, tylko tak, proszę Państwa, nie da Ci ojciec, nie da Ci matka. O co chodzi? To chodzi o pieniądze. No ale teraz nie są to dobre czasy, gdy linia Mysia weszła. Proszę Państwa, gdy linia Mysia weszła, no to teraz już nie bardzo chodzi o pieniądze. Nie bardzo chodzi o pieniądze. I ktoś może tak rozpędzi za tymi pieniędzmi, to może się przeliczyć, bo wszystkie skandale na wierzch wyjdą. Państwo zobaczą, jak to u Hanki Gronkiewicz-Walc w tym ratuszu. Nawet mówili tu w radiu takie zdanie, że ona dała się złapać. No dała się złapać na głupocie, bo pieniędzy tam nałapała się, tych pieniędzy nacapała się, ale wszyscy się o tym dowiedzieli, czyli w pewnym sensie ona dała się złapać i wszyscy wiedzą, proszę Państwa, o co chodzi. Także główna złodziejka miasta stołecznego Warszawy, tylko że teraz widzicie Państwo, takie są to trochę dury, że nie ma jak jej zwalić. Tej prezydentury, bo ona jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy, nie ma jak jej zwalić. I tutaj dopiero problem, że trzeba organizować referendum. Były otwarte szeroko w bardzo wielu kościołach, bardzo wielu katedrach, bazylikach. Co Państwo tutaj radzicie? Praktycznie skorzystać. Oczywiście ważne jest to, że o czym ojciec wspomniał na początku, że mimo pozamykania drzwi, mimo zamknięcia celebracji tego roku, ta prawda o działaniu Bożego Miłosierdzia i o naszej potrzebie tego miłosierdzia, ona pozostaje wciąż aktualna. Widzę, nic się nie kończy. Kończy się rok pedagogii i zadamiania nam tej prawdy, ale sama prawda pozostaje wciąż niezmiernie aktualna. No i też jedna rzecz, która nas cieszy, chociaż Kościół jest uniwersalny, ale cieszy, profesorze, no Polska była w centrum tego roku, bo Sanktuarium Uwagi w Nikach, Jezu, ufam Tobie, jak najbardziej to jest serce bijące na cały świat, właśnie tym Bożym Miłosierdziem. Na pewno byliśmy jako naród, jako kraj na ustach wielu komentatorów, obserwatorów i zwykłych pielgrzymów, zwykłych wierzących, no bo nie tylko wydarzenie Światowych Dni, ale to Centrum Miłosierdzia, które tak no, upowszechnił i po prostu można powiedzieć, się uświęcił i wskazał na święty Jan Paweł II, papież Polski. Tak, bezwzględnie tak. Wczoraj chyba w czasie wczorajszej transmisji przy świętej Watykanu, któryś z komentatorów powiedział właśnie takie słowa nawiązujące do opisanego przeze mnie przed chwilą logo, że to logo, chociaż bardzo wymowne, ono prawdopodobnie no długo nie zostanie nam w pamięci, przeminie, podobnie jak inne znaki graficzne nawiązujące do różnych wydarzeń. Natomiast pozostanie na pewno obraz Jezu Chrystusa. I to jest no nie logo, ale to jest ikona Bożego Miłosierdzia. To jest to odwzorowanie, które nie jest dziełem artysty, ale jest dziełem Boga samego. I dlatego tak jak tutaj ojciec słusznie zauważa, możemy być pewni, że ten polski akcent był, jest i pozostanie w przeżywaniu tej tajemnicy w całym Kościele. Zresztą powiem tak, jeden Szydyłowicz chciał porządzić, wiesz. Że wędrując tu czy tam po świecie i uciek wziął. Wszędzie, w każdym a potem będzie tu się skradał, bo tak, będzie mróz, minus 35 stopni. On nie będzie miał gdzie spać, a to będzie niewesoło, bo będzie bardzo zimno i będzie tu się skradał. Ale już sobie wybrał. Psychicznie sobie wybrał, także widzisz. Będzie zapóźniona. No co to tłumaczyć, że niepoważny, jak on jest psychiczny. Co to tłumaczyć? Sobie wybrał i już. Bo tak na dobrą sprawę, to ludzie są dobrzy. Ludzie nie są źli, bo jeszcze by ktoś go przygarnął, no to mój. No tak będzie po namiocie, już poszedł do namiotu. Dobre żniewa, proszę Państwa. Szydyłowicz poszedł do namiotu do Breżniewa, w jednym namiocie naszczał. Breżniew mi opowiadał. No ten Krzysiek, co u Makary zupę wydaje, u katolickiej
zakonnicy, której prowizorkę mamy tutaj, ta nasza krówka, piękna, symboliczna, dekoracyjna nasza krówka, to jest ta Makara. Ta zakonnica już postarzała, jeszcze jak 10 lat temu miała więcej sił, to się potrafiła pchać na Klawentyńskiej 4, tam nawet Marta Dobosz była, bo ona... Chciała zobaczyć z kamerą Google też, jak ci ludzie jedzą, jak się zachowują, może ojca ona swego odda, tam też jest taki, jakby można było powiedzieć, przytułek. Ale ten ojciec jej zmarł, to więc kogo ona tam da do tego przytułka? Nikogo nie da. Także proszę Państwa, powiedziała, że się źle czuje w tej kolejce, a zresztą źle to jest zrobione, bo wiecie Państwo, jak daj, poczęstuj w Warszawie, no to opcji najlepszych nie ma. Tutaj najprędzej to ktoś chciałby brać, a rozdawać to nie ma komu, bo nie ma ludzi prawosławnych. To więc Marta Dobosz powiedziała, że się źle czuje. I tam ze dwa razy była, więcej nie, ale chciała tego ojca zapisać do przytułka, oddać, ale jej się to nie udało, no bo jej ojciec umarł. Także proszę Państwa, radio Conchita.